body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, wieczorem, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mount and Blade Bannerlord 2. Słuchajcie, zaczynamy na tym, na czym skończyliśmy ostatnio, czyli oblegamy Daunastikę. Zobaczymy, czy się uda ją zdobyć. Mamy przewagę około 300 ludzi, więc na tym poziomie trudności nie powinno być kłopotu, ale sami wiecie, że to bywa różnie. Wyżej. Jeszcze wyżej. Nie ogarniam jeszcze tego strzelania. O, dobra. Jeszcze wyżej. Boże kochany. Chociaż jest chociaż taki plus, że chociaż coś tam widać. Aczkolwiek to sobie obniżyłem ustawienie grafiki. Ale będę musiał chyba te tekstury podnosić. No patrzcie, na dobrej wysokości leci ja obok. Co za życie. Zabity. A tam następny. Tu walimy. Patrzcie, ile ludzi. No naprawdę, czy ty mógłbyś trafiać? Dziękuję bardzo. Patrzcie, zabili mi go. Jeszcze tak strzała poleciała obok. Dobrze. No dostałem postrzał. Wystrzelałem wszystkie strzały. Chyba, to jest kłopot, słuchajcie. Z moim noobstwem. Tutaj starałem się wejść oczywiście z nimi. Ale ja muszę sobie zmienić tą broń, więc ja muszę zmienić sobie na topór. Zmienić, wiecie?
wrzeć chyba to, że chce. Ale ja sobie muszę, słuchajcie, kupić inną broń. Muszę sobie, słuchajcie, kupić lepszą broń i myślę właśnie o zmianie. Nie chcę walczyć tym polarnem, bo jest to... Znaczy jest to super broń, tego nie neguję. Natomiast przy moich lagach, przy tym, że mi ta gra podczas bitwy potrafi skoczyć, ja nie jestem w stanie dobrze wymierzyć polarnym. I muszę mieć coś, co da mi szeroki promień rażenia. I w związku z tym będę szukał dwuręcznego topora. Nie jest to, że tak powiem, broń. Nie jest to broń, słuchajcie, stworzona dla, powiedzmy, Mongoła, czy Tatara, czy Kozaka, ale wyjścia nie mam. Więc teraz w najbliższej okazji zrobię jakąś zmianę. Moją lancę oddam komuś innemu. Jest was za dużo, ja wiem. Ale... Już robimy porządki. Jeszcze trzech muszę zjeść. No dawaj to. Nie, nie muszę. Co jest to? Jakiś upośledzony lekko. Dobra. Tak? Zdobyliśmy tę elastikę. Jest to wielki plus dla naszej armii. Wejdźmy. Ja muszę tutaj... Na pewno daunastyki raczej nie, chociaż daunastyka byłaby niezła. Bo ja mam tutaj zamek obok. Ale wiecie co? Na razie to nie. Oddajmy ludzi. Ja na pewno chcę oddać ludzi, ale nie oddam was tam wszystkich. Bo na pewno oddam wam tych. Nie chcę, wiecie, nie chcę oddawać konnych. Kusznicy tryby się przydali. Sobie zostawię mrę część, przyjmiemy i oddamy ich do zamku. Tak samo jak tych piechurów. Zobaczmy na trade, bo chciałbym właśnie kupić konie. I zobaczyć wasze bronie. Kupić konie i zobaczyć bronie. Mi się zmowało. Nie, nie macie żadnych toporów. Ja trochę tą moją armię teraz będę żywił, więc wpadałoby trochę kupić. A, nie ma w ogóle żarcia, zobaczcie. To mi się tak średnio uda. Konie sobie zostawiamy. Buty nie możemy zostawić, reszta idzie. Będę kupował jeszcze ludzi, dlatego zostawiam te rzeczy. Patrzcie, 4000, jaki piękny miecz. Ale nie chcę walczyć mieczem. Miecz to jest dobry pomysł, ja tego nie neguję. Tylko, że ja właśnie muszę mieć coś, że tak powiem, długiego do walki. Co możemy tutaj jeszcze zrobić? Byłoby idealnie zabezpieczyć moje ziemie. Żeby je zabezpieczyć... Dobrze byłoby zrobić ten zamek jeszcze. I go oblegać, i go zdobyć, tak?
Autysja, Kassel jest przyjęte. O nie, lecimy do Autysji. Musimy przejąć te zamki. Obydwa. Z Majkszu to może nie, ale nie będziemy robili wież obleżniczych, żadnych skomplikowanych rzeczy. Tylko dziabniemy ich, zdobędziemy zamek i jedziemy dalej. Odbić Autysję. Bo jak zdobędę te zamki, i to tak naprawdę tutaj zabezpieczę swoje, te swoje włości od tej strony. Ciekawe jak tam dał na Slika. No i patrzcie, nawet mnie nie biorą pod uwagę. Wise. Jakie ja mam w ogóle włości? No tak, bo ja mam epi, no to jeszcze to rozumiem. Jeszcze to mogę zrozumieć. Family, companions, mogę jeszcze dwóch przyjąć. Tutaj to są jeszcze dzieci, więc one nic nie zrobią. Parties, mogę stworzyć nową partię. Shogar, Delaki, ja muszę ich zobaczyć, jakie mają te... Czy któryś z tych moich ludzi się nadaje, żeby zrobić partię? Sprawdźmy to jeszcze, póki oglądamy. Dajmy awanse. Sorgar, Delaki. Zobaczmy, czy któryś z tych moich ludzi ma taktykę i tak dalej. Bo jak mogę zrobić jeszcze jedno party, to mnie z przyjemnością zrobił. No poczekajcie, levele. Jak jest jedno w bow, są 8%. Ja mam dobrych uczników, dajmy to. Zobaczmy ludzi. Leadership, Nonson, no to on już ma armię. Lina nie ma w ogóle. Leadership, Tactic. Falcon, no to on ma. Lucky może jeszcze mieć. Lucky. Gavin de Lucky, byszku, kochany mój. Gavin de Lucky, przyjacielu. Przyjacielu mojej kozy, robisz armię. Sorgard Delaki, przepraszam. Ja ci daję od razu ludzi, zobacz. Żeby ci od razu nie pojechali. I pytanie, czy mogę cię od razu zaprosić? Do armii. Nie, nie może. Nie, jeszcze nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że nie zginiesz, Sorgar. Ale przydać nam się bardzo. Potrzebuję mieć więcej influence, a ty zdobędziesz influence dla nas. Teraz pójdzie rekrutować. I zaraz atakujemy. Ja nie czekam, bo tu nie ma na co czekać. Trzeba jechać. Trzeba jechać, atakować. Od razu. Pogoda jest w miarę sprzyjająca. Mamy przewagę jakieś 4 do 1, więc nawet 5 do 1, bo to nie wiem jakie było dziesiąteczki. Więc szybko pojedziemy i musimy nasz zamek odbić też. O ile to się da zrobić, bo teraz po prostu ci działają różnie. Ten zamek ładny jest w ogóle, tak chciałem powiedzieć.
trochę, nie? Jakiego smacznego? No widziałem, że pijesz moje picie. O, buziaczku. A smacznego do picia? A co, nie pije się picia? Czy pije? Ale mówisz smacznego. Hania. Smacznego się mówi to? Haniu. Dobrze, dziesiątkujemy ich, słuchajcie. No aż nawet nie widzę, gdzie ta strzała ucieka. Gdzie ta strzała leci. Ciężki przeciwnik. Dobrze. Dziesiątkujemy ich, zobaczcie. Już nawet nie weszliśmy do nich. Nasi już na murach są. Dobrze, cisnąć. Cisnąć ich, kurka wodna, tak jest. No i skończyły mi się strzały i teraz jestem useless. Ale ten zamek jest ładnie zrobiony. Kurde, bardzo mi się podoba. Fajny do obrony. Lepszy chyba od mojego. Był. Są spychane. Na razie sobie dobrze razem. Zobaczcie, już uciekają. Tutaj gdyby ta wioska była właśnie nie Aserai, tylko... No zobaczcie, już ich nie ma. Jeden został. A ty zakrwawieni ci nasi ludzie. Dobrze, mamy. Mamy to. Audycję musimy tylko odbić. I wiecie co? Chyba wydaje mi się, że jak tą audycję odbijemy... Nie chcą mnie? Chcą mnie, dobra. Musimy teraz tutaj śmigać. Kalina zostawiliśmy.
No i znowu mnie nie ma. Ja mam chyba za dużo włości po prostu. I nie biorą mnie w ogóle pod uwagę. A patrzcie, w ogóle z dołu ich wyprosiliśmy, mówiąc kolokwialnie. Powiedzcie, czy ten mój Kevin Delac już może? Nie, za mało ludzi ma jeszcze. Tak naprawdę ja chcę to zdobyć. I go zwiąże Agnes, to ze swoim jeździł. Make peace. Nie chcę. No dobrze. Nie mogę głosować, bo mi szkoda expo, ale chcę zdobyć ten zamek. Jakbyście to zrobili po zdobyciu tego zamku, to mogę nawet się zgodzić ewentualnie, ale ja chcę od mój zamek odbić. Mam tu jakieś... Aha, rozwiązało mi się Agnia. Świetnie, zapomniałem. Atletyka? Ja nie gram na fut. Aha, fajnie, no swoich nie wziąłem. Czekajcie, ile tam jest ludzi, 78. Ja nie potrzebuję wielkiej armii, żeby ich zdobyć. Ty się rekrutuj. Hanio, za chwileczkę. Zaraz wracam. Tak, kochanie. Ale się kopłem, u Jezus, w mały paluszek. Dobra, powinna starczyć na spokojnie. Tylko niech mi się zbudują te rzeczy. Więcej ludzi. Atakujemy. Nie zobaczyłem, żeby zdjąć, żeby dołożyć influence do tego i troszkę skaszaniłem, słuchajcie. No ale moja wiadomość, moi widzowie powinni być do tego przyzwyczajeni. O, wypiłem całkowicie. No, dewej, panie, dewej. Atakuj, wgrywaj się. Dobrze.
dobra kaszana. Też mam... Trochę jeszcze mało w łuku, może mam kiepski łuki. Nie zabijam. Podchodzę dalej, żeby moi ludzie atakowali. A muszę ten topór ogarnąć, tylko to się nie musi okupić. Podejrzewam, że o topór to trzeba by śmigać, wiecie, ten mój zamek, bo to jest, jak mam tego sentyment, bo jest mój. Ale on jest słaby na maksa. Zobaczcie, jak mam sobie mury. Ale stał w jajko. To lewer tego. Nie ma w kogo strzelać, panie. Tu jest jeszcze? Teraz trochę jestem taki uwięziony, patrzcie, moi na nogach już się wbijają. I co, i po tej bitwie dysbandujemy armię. Tylko będę ze swoimi jeździł. Niech żyje AI. Szanuję. Ja mam już pomysł. Ślepo kicho. Psz. Nie wiem, gdzie są. Zamek mi był ładny, ale... Nie, to nie można tak strzelać. Koniec? No, jeszcze dwóch ludzi. Dożynać w atachę, moi drodzy, dożynać. Dobra. Ciekawe, czy teraz mi ten zamek oddadzą. Znaczy, bo jak nie wjadę na górę, to jadę na północ, to Jesus Castle, szukam jakiejś żony. Zero spinki, nie? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej. Ktoś tutaj najeżdża wioskę, albo najeżdżał. Tu są imperialni. I patrzcie, dół jest okej. Powiedzmy Onira, Ordysja. Wiecie co? Dysbanduje armię, wezmę tylko swoich ludzi. I tak naprawdę to się przejedziemy po wioskach.
Porekrutujemy ludzi. I co teraz? Ortysja. No i niech na ortysją mi dać tej ortysji. Proszę, gońcie. To był mój zamek, a teraz oddajecie je Godunowi, tak? To są wszystko moje armie, więc słuchajcie, podjedziemy ze swoimi ludźmi, niech porekrutują wojsko. Ja też porekrutuję ludzi. Poszukamy tego kilofu, kto poga dla mnie. Pustki. Możemy coś pohandlować. Pokażcie, jaką macie broń. Konie. To konie to już zawsze biorę. Ja wiadomo, że konie kosztują i tak dalej, ale one się w dłuższej perspektywie przydają zawsze. Nie ma, jest two handed, ale to są słabe. Chciałem coś lepszego znaleźć. Aha, żarcie też mi się skończyło. Ciekawie. Czekajcie. To by się zorientowałem. Wszystko trzeba nakupować. A jakoś dużo nie, ale czekajcie. Kupmy więcej. Rybek mam sporo, mięska bym wziął. Grainy nie mam mało, butter, oliwki, jest lepiej, sprzedajemy, konie oczywiście nie, wszystko, i tak zapłacę. Ale trudno. Stać mnie. Pojedźmy po wioskach, żeby moi ludzie pokrykotowali. Jedziemy do moich ziem. Może odwiedzę ten mój zamek pierwszy? Wladit, czy jakoś tak. Zobaczcie, jakie to pustki. Gdzie to w ogóle jest? Jurgis. Nawet nie wiem, gdzie jest ten zamek. To Goris Castle. Więc go nie chcę. Jak jestem porozrzucony. Patrzcie, jakie pustki. Trade. Macie jakiś dwuręczny ten? Wiecie co? Wojenne to będę brał, bo to się przyda do... to mi się przyda do... Wiecie do czego. Do awansu ludzi. Ale jedziemy do siebie i będę chciał znaleźć, słuchajcie, tą żonkę. Nie no, to nam się wbijają. Teraz nie wiem, co zrobić. Dlaczego? Bo to są wioski nasze. I to trzeba ten zamek zdobyć. Zrobimy to. Tutaj zrekrutujemy ludźmi. Ludzików. Aha, nie ma nikogo zarekrutowania. Świetnie. Jedziemy ten zamek jeszcze oblegać. Miałem nie robić armii, ale to wychodzi, że trzeba będzie to zrobić. By nam się tutaj trochę wbili.
powiedzmy. Na auto. Może troszkę pomożemy, on nam podziękuje. A wiecie, szukam żony. Trzeba zbierać dobre uczynki. Najgorzej kiedy, że nie jestem w stanie. Tutaj zrobić żadnych super rzeczy. Nie jestem w stanie pozbierać armii i tak dalej. Tak naprawdę nie jest kolorowo. Dobra. Kogo możemy? Proszę, Nonsum. Zapraszam. Igor. Eugenii. To jest 100, 200 ludzi jeszcze. Trzeba oblegać ten zamek, trzeba go zdobyć. Potem wrócimy na moje ziemię i tam go zwiążę armię, żeby moi sobie porekrutowali. Nie muszę ciągle walczyć, nie muszę wygrywać każdej bitwy za nich. Niech się sami starają. Kiślewelik mi wskoczył. W Steward. Zwiększenie party. Dawajcie party size. Chociaż... Nie, no ja kupuję te konie. Niech będą konie. Nakładamy oblężenie. Jak to wygląda? Nawet nie są w stanie na mnie armii zebrać teraz, nie? Po prostu robimy to sam jeden po drugim. I zaraz atakujemy. Trochę postrzelamy, słuchajcie. I teraz co? Jedziemy do Epi. Jedziemy zadbać o nasze włości. Jeżeli nie dali nam tutaj żadnego zamku, to ja muszę dbać o Epitrace, tak to tam się nazywa, tam muszę jechać i tam muszę dbać, bo tam mam dwa zamki w okolicach Epi i muszę tego, muszę tym się zajmować teraz. Boże, czy ja mógłbym trafiać? Dziękuję bardzo. Potrzebował jeszcze lepszy łuk.
Mógłbyś zginąć? Dziękuję. Gdzie tu są jeszcze ludzie? Stąd jeszcze, tylko są to łajzy. To wchodzę z nimi. Tam nie ma zbyt dużo osób. Wejdę, trochę postrzelam. Mam jeszcze 14 strzał. O Boże, zrobiłem się? Nie zrobię kawału. Nie się na tej drabinie blokują. To jest takie głupie. Są trzy drabiny, oni wchodzą w jedną i się jeszcze blokują, nie? Nie. Tam jest sieczka, czekajcie. Swojego. Dobrze, tylko za kilka. Czy mogę teraz wejść? Dziękuję bardzo. Proszę wchodzić. No dobrze, wybieramy, czekają. Ja bym sam się zabił. Ja bym sam się zabił. Mamy prawie 5 minut odcinka i podejrzewam, że po tej bitwie teraz ja sobie właśnie tą armię zdysbanduję, czyli ją rozwiążę. Tylko pojawię bardziej głębiej w moje włości. Po co? Po to, żeby oni zaraz nie poginęli, bo oni mają taką tendencję, że potrafią, wiecie, tak sobie z dupy umrzeć i zaatakować na przykład 300 ludzi. Nie? Tacy są. Teraz patrzcie, tu się wbiliśmy, tu się trzymamy. Te dwa miasta zostały, ale czy ja jestem w stanie podbić taką Syronę? Czy wydaje, że nie? Ile ma obrońców? Dałoby się to zrobić. Zróbmy to w takim razie jeszcze. To będzie odcinek samych oblężeń. Tak.
poczekajcie, Eugenii. Talk to the leader, inspect your troops i zaraz ci oddam tą moją nadwyżkę. Jednego całego. Tam ci więcej ludzi. A wydam ci wszystkich. Wszystkich, którzy nie jeżdżą, bo ja zaraz spadam od was, także... Ilość ludzi nam się nie zwiększy. Kto? Zako Shimazaki. Ja musiałbym dać pełną zestawę, a tyle nie mam, także... Znowu Godun! Kogo jeszcze mogę wziąć? Bo tu, my to oczywiście możemy sobie pomyśleć i pomarzyć, ale... Znowu nie chcę rozwalać murów. Bo sam sobie szkodzę. Jeszcze 200 ludzi. Jeszcze by się kogoś przydało dziabnąć. O! Teraz będzie... O kurde, jaka armia. Czy wy to widzicie? Robimy to? Make peace with something. Zróbmy to. Ale będzie jajka. Szkoda, że to teraz nie będę ja dowodził. Takiej bitwy jeszcze nie robiłem. 2000 ludzi, a ja mam tylko limit 350 w polu, nie? Wow! Wow! Bo też sobie ten limit obniżyłem teraz. Ale jakby to się udało zrobić. Aha, nikim nie mogę dowodzić. Świetnie, mimo że jestem komandorem. Swoimi dowodzę. Forward! Follow me! Nie wiem, co robią moi, ale ja mam zamiar strzelać. Obniżenie wszystkich poziomów grafiki pomogło. Kurde, swojego trafię. Znowu.
posiłki, ale posiłki to jest, to nie jest problem, bo posiłki, słuchajcie, wchodzą rozproszone. Kurde, no. Oczywiście nie trafiłem. Nie trafiła. Dlatego tych uczników. Żgać. No a teraz dwuręczny to byłby lepszy, nie? Do takiej walki. Zobaczcie, co zrobiła z nim jazda kuzaicka. To jest jakiś Saigon. To jest jakiś Saigon, słuchajcie. 1000 ludzi rozgrywa. A straciliśmy 28. Niezły cyrk. Ja też muszę podnieść poziom trudności oczywiście, a to nie wiem, czy w tym, czy może w kolejnym podejściu do Mountain Blade'a. Patrzcie, ile ludzi. Znaczy tak, których mogę, to ja przyjmuję. Ja potem ich oddam sobie w zamku do garnizonu. Ile jeszcze muszę oddać? Ojejku, dużo. 120, a mam 70-50. To powiem, nieważne, kogo ja oddam. To nie ma większego znaczenia. Patrzcie, ale tyle rzeczy, to powiem, nic wartościowego.
ataka i na tysiące ludzi. Tylko powoduje, że mieli bardzo słabe wojsko. Macie argument. Dobra, zdobądźmy tylko to miasto. Wróćmy do tyle. Już mam taką armię. To zróbmy to. No ale kurde, powiem wam, że... Szacun. Nikt nie chce, ja też nie chcę, bo po co mamy robić teraz z nimi pokój, jak ich jedziemy po prostu strasznie. Po co robić pokój w takiej sytuacji? Wszystkich biorę teraz. Nie zróbmy tego błędu teraz. A tak, i znowu, kurde, 10-4. Mają sporo armii, mają dużą armię. Ale myślę, że w takim układzie nie powinno być żadnych problemów, żeby ich pokonać. No. Patrzcie, godzinka będzie. Ale chyba warto. Tyle podbojów, tyle zamków. Zdobyte dwa miasta, bo dał nas TK i teraz kolejne miasteczko zdobędziemy. Konia mnie trafili, co są łajzy. Jak ty zezulcu? Się gubię w tym strzelaniu. Idzie mi chyba coraz lepiej, ale... Co, pójdę tam teraz? Bo jak tam moi ludzie wchodzą na mury, to będą tam się zbierali ludzie przeciwnika. Albo powinni się zbierać. Uznali, że nie ma sensu chyba walczyć z nami. Okej, szanuję to. Dobrze. To było dobre.
biegniemy tutaj. No i mam to chodzenie, mam wiecie, słabe na maksa, bo ciągle na koniu, nie? Tu jest pusto. To gdzie oni wszyscy są? Aha, tutaj. Boże, nie trafiło. Kolejne miasto za nami, godzina dwie, po prostu godzina podbojów, zamków, miast, no jest super, naprawdę rośniemy w siłę. Czy mogę przyjąć 20 ludzi? Oczywiście, że nie. Wszystkich bierzemy. Jakiś może fajny? Nie. Nie mam żadnego fajnego dwuręcznego miecza. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Jedziemy w standardzie. Zostawimy tylko konnych. Nie chcę oddech oddawać, wiadomo dlaczego. Chcę kupić wszystkie ewentualne konie wojenne. Stepowych nie potrzebujemy, mamy ich milion. Żarcia jest mało, ale ja zaraz tą armię dysponuję. Więc tym się nie przyjmuję, że mam mało żarcia. Coś fajnego wskoczyło, tak. Zostawmy sobie to. Będziemy robić zestaw dla jednego człowieka chociaż. No jak już jesteśmy, to kupmy też żarcie. Tak, za nie chcę. Dobra. I teraz kupmy takie coś.
Nie chcecie walczyć. Szanuję to. Disband Army. Połapcie ich na własną rękę. Ja z kimś zawalczę. Na zawsze ich złapiemy. Bo tak byśmy teraz całą armią za nimi jechali. Ten wystawienie nie wyszło, ale dobra, słuchajcie, bo to też szkoda czasu. Godzina już live'a odcinka minęła. Dziękuję wam bardzo za oglądanko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!